W tej lekcji chciałbym Ci pokazać i sam sygnalizator i jego podłączenie. Mówimy tutaj o sygnalizatorze Blade 01 włoskiej firmy AMC. To jest taki włoski satel, porównując do Polski. Sygnalizator całkowicie biały z takim paskiem nieczerwonym. Dlaczego mówię o tym nieczerwonym? Bo miałem kilkukrotnie klientów, którzy po prostu nie chcieli nic z czerwonym paskiem, czy tam łezką, czy czymkolwiek na lewacji. Miał być cały biały, koniec, kropka. Takie coś zostało zaakceptowane, bo całych białych nie znalazłem, aczkolwiek ma praktycznie w swojej ofercie chyba Jablotron, ale tu mówimy o zwykłym, konwencjonalnym systemie, więc nie było możliwości tamtego zamontowania tutaj. A ten jest do złudzenia przypominający właśnie ten jablotronowy. On miga na czerwono po podłączeniu, zresztą zaraz zobaczycie. Natomiast na elewacji nie odróżnia się, bo były białe elewacje akurat na tych budynkach i no nic nie mogło być czerwonego. Czarne elementy jak najbardziej, no ale czarna poświata to trochę słabo. Jeśli chodzi o wielkość i tak dalej, to jest porównywalny z tymi Satela. Może z tymi 401 trochę jest większy, bo one pewnie gdzieś są tej wielkości. Ale ten SPL 5010 myślę, że chyba bardzo podobnych rozmiarów jest. Przy montażu należy pamiętać, że no, potrzebujemy trochę miejsca nad nim, żeby go spokojnie otworzyć i spokojnie go zamknąć. Natomiast w środku, po otwarciu, jak widać, dużo pustego miejsca. Jest to sygnalizator, który pozwala nam na podłączenie akumulatora 12V, tam chyba 2,2 A można wrzucić, spokojnie będzie doładowywany, więc z możliwością podłączenia akumulatora, czyli z własnym zasilaniem można z niego zrobić, a i jeśli chodzi o działanie bez tego akumulatora, również jak każdy sygnalizator może działać po prostu w momencie, kiedy tylko podamy mu impuls sterujący. Natomiast tak jak w każdym sygnalizatorze, który może współdziałać z akumulatorem, czyli z tym z własnym zasilaniem, musimy go zasilić na stałe 12V i podać impuls sterujący. Tutaj mamy pod spodem ukryty sygnalizator. Nie wiem, czy uda mi się to tak za kamery wyjąć. To jest cała elektronika. Tu mamy sygnalizator, tu mamy switcha. Odnośnie switcha i montażu konieczne jest tutaj zastosowanie porządnego kołka do ściany. Te wszystkie pozostałe mogą być do steropianu. Wiem, że to powtarzam do znudzenia, ale ten musi być solidnie przytwierdzony do ściany. W momencie, kiedy ktoś nam oderwie, to zostaje, ten switch puszcza. Tutaj mamy drugi switch od oderwania, od otwarcia obudowy i w ten sposób mamy zabezpieczony i przed otwarciem, i przed oderwaniem. Sygnalizator spełnia normę bezpieczeństwa grade'u 2, 5031 normę i jak najbardziej możesz go stosować w systemach, które właśnie wymagają takiego potwierdzenia. Nie ma wstydu. Tutaj nawet właściwie każde urządzenie, które jest wyprodukowane i spełnia jakiekolwiek normy, certyfikaty, powinno mieć wlepkę. Tutaj mamy informację, że spełnia właśnie ten grade. Czego nie można powiedzieć o wszystkich urządzeniach, tych, które pokazałem wcześniej naszego rodzimego producenta i tych, które zobaczysz jeszcze w innej lekcji, które są całkowicie no-name. Natomiast producent jest jakby mocno oszczędny, jeśli chodzi o dokumentację. Mamy ją co prawda po angielsku, ale zobaczę, czy polski dystrybutor, bo dystrybucją tego sprzętu zajmuje się Genewo w Polsce. Właściwie no, Genewo sprzedaje wśród swoich urządzeń również te sygnalizatory, można się tam zaopatrzyć. Zobaczę, czy nie mają polskiej instrukcji.
bo Genewo też posiłkuje się czujkami właśnie tej firmy AMC, właściwie obudowami, bo elektronika cała jest właściwie ta część bezprzewodowa do Genewo już dopracowana. Cała reszta jest to czujka wyprodukowana przez włoskiego producenta. No ale to już nieistotne. Taka tylko informacja, jak podłączamy ten sygnalizator. Mamy tu zaciski tamper 2, no to tutaj nie ma nic dziwnego. Po prostu jak ten switch jest zamknięty i ten od dołu, mamy tutaj zwarcie. A propos jeszcze tego switcha i tej śruby, to tylko powiem, że tą śrubę trzeba dokręcać z wyczuciem, bo jeśli macie gdzieś nierówność z tyłu za sygnalizatorem i mocno będziecie ją dokręcać, to mocne dokręcenie powoduje, że ten switch już puszcza, bo on jest naprawdę tak zrobiony, że no nie można przeciągnąć tej śruby. Natomiast jeśli oba są zwarte, mamy tutaj zwarcie, czyli podłączamy na dowolne wejście w centrali. Oprogramowujemy jako NC, 24-godzinna linia sabotażowa i wszystko załatwione. Mamy plus i minus i to jest to nasze zasilanie 12V, które musimy podać na sygnalizator na stałe i mamy zacisk S do sygnalizacji, no sygnalizacja, nasz impuls z wyjścia programowalnego. To już nieistotne, czy to będzie wyjście wysokoprądowe, czy to będzie wyjście niskoprądowe. W każdym bądź razie tutaj podajemy masę, kiedy chcemy, żeby sygnalizator hałasował i migał. Niestety, nie jesteśmy w stanie rozróżnić tych dwóch czynności. On zawsze będzie migał i zawsze będzie hałasował w tym samym czasie. Nie mamy tutaj możliwości, że tak powiem, oddzielenia tych dwóch starzeń. No ale sygnalizator, jak sama norma mówi, ma sygnalizować alarm. Ma sygnalizować dźwiękowo i może, nie musi, sygnalizować optycznie. Dobrze. Teraz mamy jeszcze możliwość ustawienia, czym będziemy tutaj wyzwalać. Co musi zostać podane, jeśli chodzi o to S. My skupiamy się tutaj w tych naszych szkoleniach na centralach Satela. Najrozsądniej, gdyby tu się pojawiła masa, bądź masa była i znikła. Ta druga wersja, kiedy masa jest i znikła, powoduje, że musielibyśmy, programując wyjście jako włamaniowe, odwrócić polaryzację. Więc po najmniejszej linii oporu najchętniej zrobilibyśmy na tym deep switchu takie ustawienie, gdzie pojawia się masa. I zdarzenie wywołujące zadziałanie sygnalizatora w momencie, kiedy pojawia się tutaj masa, mamy z worka. Jedynka nas kompletnie nie interesuje tutaj, to jest do takiej sygnalizacji, która nas kompletnie nie interesuje. Nas interesuje ustawienie deepa drugiego i trzeciego. I żeby, tak jak powiedziałem, zadziałał sygnalizator w momencie, kiedy podamy tu masę, to musimy dwójkę zostawić na off, a trójkę przełączyć na on. Dokładnie w ten sposób. No i teraz podłączamy cztery żyły, właściwie pięć żył. Ok, zobaczcie, mam podłączone plus i minus. Tutaj podam zasilanie na stałe. Mam podłączone na zacisk S czarną żyłę, którą będę podłączał na wyjście niskoprądowe, bo co marnować wysokoprądowe. I dwie żyły, które będę wpinał na linię wejściową w centrali jako sabotażowa. Ja teraz podam te zasilanie 12V, a i z workiem mam, nie z workiem, tylko dipa mam ustawionego na wyzwalanie masą, podaniem masy. Ja teraz podam zasilanie 12V. Niestety tutaj nie uda nam się zrobić sygnalizacji cichej. Ona zawsze będzie tutaj głośna, tak jak powiedziałem, ale może jakoś przeżyjemy. Mamy teraz podane
12 V. Nie mamy tutaj żadnej informacji o tym, jedynie co miernikiem moglibyśmy zmierzyć. Natomiast w momencie, kiedy podam też masę na ten czarny, czyli tak jakby zadziałało to nasze wyjście, co właśnie teraz zrobię. O kurczę. No właśnie, w momencie, kiedy podaję masę, zaczyna sygnalizator i hałasować, i migać. To jest to, o co nam chodziło. Także podsumowując, nie ma znaczenia, do jakiej będziemy centrali podłączać. Ja sugeruję ustawić trzecią zworkę, trzeci dip switch do góry i wtedy będziemy zmuszeni, żeby zadziałał sygnalizator, zmuszeni podać masę. Oprogramujemy wyjście w centrali, bez względu na to, jaka będzie centrala. W centralach Zetela na wyjściu niskoprądowym nigdzie nie ma potencjału, nie ma zwarcia do masy w momencie dopiero zdarzenia, więc nie musimy odwracać polaryzacji i tak dalej, po prostu programujemy wyjście jako sygnalizator zewnętrzny na przykład i z niego podłączamy tutaj żyłę. W momencie, kiedy programowo wszystko zadziała, zostanie wysterowany sygnalizator zewnętrzny, tu zostanie podana masa, sygnalizator wyje i miga. I niestety wyje i miga. To tak jak to warto zauważyć, że w tym sygnalizatorze nie rozróżnimy. Często zadajecie pytania, znaczy jak podłączyć sygnalizator, żeby optyka migała 15 minut, a akustyka wyła minutę. Ten sygnalizator tego nie potrafi, nie zrobi.